w kolejnym ekologicznym wysypisku przygotowanym przez kółko w Zespole Szkół Zawodowych. W poprzednim programie rozpoczęliśmy niezmiernie ważny dla całej ludzkości, czyli dla mieszkańców Olsztyna, cykl dotyczący największych zagrożeń życia na Ziemi. Mówiliśmy o dziurze ozonowej, efekcie cieplarnianym i kwaśnych deszczach. Dzisiejszy program dotyczyć będzie kolejnego zagrożenia związanego z gwałtownym wzrostem ludności świata w ostatnich dziesięcioleciach, co nawet określane jest mianem eksplozji demograficznej lub bombą D. To, że człowiek dla środowiska stanowi potencjalne zagrożenie, udowadnialiśmy już wcześniej. Czy w obliczu takiego problemu można stwierdzić, że człowiek stanowi zagrożenie również dla drugiego człowieka? Zanim zaczniemy brać się za głowy i stawiać pod mur, spróbujmy to spokojnie wyjaśnić. Ciekawe, czy ktoś z Was wie, ilu było ludzi na początku naszej ery? Trzymać się mocno krzeseł. Otóż zaledwie 160 milionów, a więc tylko 4 razy więcej niż dzisiaj wynosi ludność całej Polski. A co ciekawe, trzeba było aż 9 długich wieków, aby liczba ludności uległa podwojeniu i wyniosła w 900 roku 320 milionów. Następne podwojenie nastąpiło dopiero po 8 wiekach, a przyczyny tak długiego czasu to m.in. wojny i choroby zakaźne. Później nabraliśmy niesamowitego, że tak powiem, rozpędu. W roku 1900 było nas około 1,5 miliarda, a w roku 1950 już 2,5 miliarda. Teraz to już prawdziwa karuzela. Dzisiaj w ciągu życia zaledwie jednego pokolenia liczba ludności wzrasta dwukrotnie. Czy wiecie, ilu mieszkańców liczy obecnie Ziemia? No, kto z Was zgadnie? Otóż kilka tygodni temu urodził się 6-miliardowy obywatel naszej planety. Zapewne zastanawiacie się, co spowodowało tak gwałtowny wzrost liczby ludności świata. Złożyło się na to wiele czynników. Po pierwsze, duże zmiany społeczne i ekonomiczne, rewolucja w rolnictwie, które doprowadziły do poprawy standardów życia wielu rodzin. Po drugie, rozwój transportu i dróg, dzięki czemu ludzie mogli osiedlać się w miejscach o warunkach ekonomicznie lepszych. Po trzecie, postęp w dziedzinie medycyny, co pozwoliło zmniejszyć śmiertelność niemowląt, opanować wiele chorób poprzez szczepionki i wczesne diagnozowanie, a tym samym uratować wiele istnień ludzkich. Czy liczba ludności Ziemi będzie rosnąć w nieskończoność? Na ten temat istnieje wiele hipotez. Jedna z nich przewiduje wzrost ludności do 14,5 miliarda w 2050 roku przy aktualnym przyroście naturalnym wynoszącym 1,7% rocznie. Jeśli przyrost naturalny będzie przebiegał żywiołowo, około 2,5%, to w roku 2050 będzie nas 24 miliardy. Przy założeniu spadku przyrostu naturalnego do 1% rocznie, i tak w roku 2050 będzie nas 24 miliardy. W czym tkwi problem? Czy Ziemia nie pomieści takiej liczby mieszkańców? Oczywiście miejsca jest dosyć, tylko czy dla wszystkich wystarczy żywności? Czy wszyscy będą mieli gdzie mieszkać i gdzie pracować? Sprawa jest niestety jeszcze bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. 10 czy 14 miliardów oznacza rabunkową eksploatację bogactw naturalnych. Jeszcze większe skażenie środowiska. Ludzie biedni będą wędrować ku krajom bogatym w poszukiwaniu pożywienia i lepszych warunków życia. Woda stanie się przedmiotem przetargów i przyczyną konfliktów politycznych. Już dzisiaj głodująca Etiopia chce zatrzymać większość wód Nilu Błękitnego, powiększając głód w Sudanie i Egipcie. Podobna sytuacja jest w Indiach i Bangladeszu. Turcja buduje tamy na Tygrysie i Eufracie. Może zniszczyć Syrię i Irak. Niepokoi nas kurczenie się powierzchni lasów równikowych, rozszerzanie obszaru pustyń, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany. Połączenie tych zjawisk w czasie nie jest przypadkowe. Wiąże się z eksplozją demograficzną i eksplozją konsumpcyjną. Liczba ludności żyjącej w ubóstwie i skrajnej nędzy wzrośnie. Nie będą mieć środków na zakup żywności. Dysproporcje między bogatą północą a biednym południem pogłębią się. 95% ludności będzie żyło w krajach biednych. Konsekwencje wzrostu ludności świata mogą być przerażające i nie mające nic wspólnego z katastrofizmem. Można tylko wymienić bezrobocie, głód, nędza,
terror, wojny, maksymalne obciążenie biosfery, wzrost wydobycia surowców energetycznych i groźba wyczerpania się ich zasobów. Obecnie głoduje na świecie kilkaset milionów ludzi. 15 tysięcy umiera z głodu codziennie, a co będzie za pół wieku? Przez państwa i kontynenty przetacza się fala ludzi w poszukiwaniu jedzenia. Czy liczba ludności świata może zwiększać się w nieskończoność? Nie. Pewne wstrząsy są już zaprogramowane i trudno będzie ich uniknąć. Można je porównać do zburzenia Muru Berlińskiego. Jest na to tylko jedna rada. Jeśli ludność nie będzie zdolna do samoograniczenia swojego wzrostu, to ulegnie zagładzie spowodowanej ostatecznie przez głód i niedobór energii, przez choroby, terror i wojny. Ziemia jest tylko nierozciągliwym i malutkim pojazdem w kosmosie. Pamiętajmy o tym. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym wysypisku. Zapraszamy na następny program. Cześć!